Potyczka, który potyczka. Dzisiaj można śmiało porównać, no, będzie potyczka, z radością do żołnierza Gromu. Trwało długo, długo i było niesamowicie kosztowne, dlatego też rycerze brali się najczęściej w niewolę, no, a na pewno jak walczyli z mieszanych, bili się tak jak dzisiaj w walkach bokserskich na punkty. Teraz zobaczymy takie starcie zbiorowe, 3 na 3 rycerzy. Zobaczycie Państwo taki lekki przedsmak tego, co będzie się działo podczas wieczornej bitwy. Tu już w grę wchodzi mała taktyka, siła uderzeniowa. Uwaga! Pilnujcie Państwo swoich dzieci, gdyż rycerze, widzę tutaj dzieciaki, stoją przed barierką. Proszę je schować z tego powodu, iż rycerze w tych hełmach nie widzą dokładnie nic i mogą wpaść na barierki. One są właśnie po to, aby wyhamować rycerza, który waży, jak już mówiłem, 120 kg plus zbroja, plus śniadanie, czyli razem 160 kg. Entuzjazmowany tłum. Poczynajcie! Ale wióry lecą w wojsku. Ale wióry, patron! Jak Państwo widzą, bitwa przeradza się w pojedynki, a to dlatego, że honor rycerski zakazywał atakowania przeciwnika od boku i od tyłu. Dlatego, że jak widzicie, rycerz w pełni nie widział nic, co się dzieje obok niego, dlatego też więcej niehonorowym było atakować, tak jak właśnie tych dwóch zachodzi Szymona. Można dopingować Szymonowi, bo jest teraz... Szymon! Szymon, masz tutaj własny bar klub. Właśnie! Zostało ich dwóch. Jak widzą Państwo, to już walka idzie na ostre. No i Szymonie ostatni! Dobra, mamy zwycięzcę! Mamy zwycięzcę! Jak się nazywasz? Jak się nazywasz, cny rycerzu? No, bardziej mi wygląda na Andrzej, ale niech ci będzie! Dobrze, rycerzu Andrzej, pozwól na to na środek! Zostałeś zwycięzcą, zatem nie może być inaczej jak to, że przyjmiemy cię w stan rycerski do naszej drużyny. Zatem, rycerze, wstawajcie! Łatwo mówić. Dzisiaj jutro też jest bitwa. I rycerze Andrew mi tu w 2 minuty ubrać zbroję. Zobaczymy, czy tak naprawdę dobrze włada mieczem. Drodzy Państwo, jako że nie chcemy, aby nasz pokaz był wiernym przedstawieniem, zatem przygotowaliśmy dla Was kilka zabawki konkurencji. Ja może te aparaty podtrzymam. Rycerzu Andrew. Proszę bardzo, ja podtrzymam. Nie. Nie chcemy też, żebyście biernie tylko patrzyli, ale też, żebyście zakosztowali trochę średniowiecza czasów dawnych. Dlatego też rycerza Andrew ubierzemy w zbroję i wysłuchamy razy się wywalił. Z pierwszej ręki, jak się rycerz zbroi czuł. Panowie, rycerzu, podejdź tam. A oprócz tego, że rycerza Andrew zaraz zakujemy w zbroję i przetestujemy, przygotowaliśmy dla Was konkurencje tak zwane plebejskie. Otóż w dawnych czasach oczywiście zwykli ludzie, którzy nie dostąpili zaszczytu bycia rycerzem, też musieli się w jakiś sposób bawić, musiała dla nich istnieć jakaś rozrywka i w ten sposób powstały zabawy plebejskie. Były to zabawy dostępne dla każdego i zaraz tutaj po zabawie z rycerzem Andrew wyłonimy 2, a może i więcej drużyny. Będą się mogły wykazać i dorośli, i dzieci i przeprowadzimy mały turniej plebejski. A teraz ja będę po kolei opowiadał, tu będziemy błyskawicznie, aby nie przedłużać, ubierać rycerza Andrew w zbroję. Pozwól na to na środek, żebyście wszyscy dobrze widzieli. Tu na udeptaną ziemię. O, tutaj idzie. Wcześniej koń zaznaczył swoją obecność. Świetnie. Wchodzę, nie kłać! Wchodzę do widzów. Droga była krótka. Zdejmij.
założenia zbroi. Zanim dostąpił zaszczytu założenia zbroi, musiał założyć tak zwaną zbroję miękką, czyli przeszywanicę. To jest ta kurtka, którą rycerze mają na sobie pod zbroją, tutaj w kolorach żółto-czarnych. Służyła do tego, aby ciężkie uderzenia miecza amortyzować i do tego, aby zbroja nie upijała rycerza, nie powodowała obtarć i siniaków. Tutaj ta ścieżka ma pan stawę z ciśnieniem w porządku, bo to tak, dobra, wygląda na żo- Nie, niech się pan nie przejmuje, w cenę tutaj wejścia biletu jest liczony jeden trup, więc jak ktoś to... Może góra spadnie na pana, dokładnie. Niewysoki to niskie koszty będą. Przeszywanica, którą ma na sobie tutaj nasz kolega rycerz, na pewno to będzie pierwszy pana pierwszy kontakt Kolega życzliwy jest do tego tak. Pierwszy pana kontakt z rycerskim ekwipunkiem. Od razu to pan poczuje, ponieważ kolega występuje w niej 2 lata i nigdy nie brał. Chodzi w niej rana, bo mu zimno było tak. Przemocona może nie być. Jest to przeszywanica wykonana z bardzo grubego materiału, wypychana w środku runem owczym. Właśnie, aby wypuszczała powietrze. I przy tym amortyzowała ciosy. Jedna z tych rzeczy rycerskiego ekwipunku, która nigdy nie ginie, bo zawsze wiadomo, że jest tam, gdzie to statko much. Zapinamy pas. Aha, no tak, to dwa kolory. Nie, ja... A, zdjęcie! Którym? Masa. Chyba miał pan niedawno komunię, bo dwa aparaty. To... Drodzy państwo, barwy, które widzicie, czyli żółty i czarny, nie są przypadkowe. Rycerze na polu bitwy musieli się jakoś rozpoznawać w tłumie walczących. Ja na przykład mam na sobie barwy biało-czerwone, tak samo jak tutaj rycerz Szymon. Są to barwy herbu, który noszę. I z daleka inni rycerze od razu, widząc moje barwy, wiedzieli, z kim mają do czynienia i wiedzieli, że albo uciekać, albo właśnie gubić, w zależności jak byli dobrzy. Jak widzą moje barwy, to uciekać. Poza tym rycerze wyglądali bardzo podobnie, także pod Grunwaldem, co odnotowuje Jan Długosz, Jagiełło nakazał swoim rycerzom polskim przewiązanie na hełmach takiego wieńca ze słomy, żeby rycerze mogli się z daleka poznawać jako Polacy, ponieważ rycerze w zbrojach nieokrytych, względnie rycerze, ci najbogatsi i ci polscy rycerze bywający w Europie, lubili zbroje przyzdabiać tunikami wyszywanymi w pokazyjne smoki, jakieś różne, przeróżne znaki symboliczne, także często nie odróżniali się od tych rycerzy z zachodu. Potem co będziemy mieli się robić? Co? Potem? No potem pojedziemy do domu. Tak? Aha. O, trochę luzu jest pod tą zbroją, ale to dobrze. Zawsze powinno być tyle luzu, żeby się dwa piwa zmieściły. Bo w zbroi grozi odwodnienie przy dłuższym przebywaniu. I za chwilę już, tak jak kolega powiedział, na żywo relacja. Mam nadzieję, że na żywo. Drodzy państwo, jak widzicie, zbroja składa się z kilku części. Najpierw rycerzowi Andrew założyliśmy nogi. Nogi, które składają się z nagolenników, czyli części, która chroni dolną część nogi, i tak zwanych big bandów, które nie mają odpowiednika w mowie polskiej. Jest to pełna osłona nogi, jak widać, z takim liściem z boku. To jest po to, aby miękką część nogi, czyli w tył kolana, nikt rycerza nie uderzył. Następnie założyli mu kiryt. Kiryt to jest osłona korpusu. Składa się z dwóch części, na plecznika i na pierśnika. Tak? Aha. Wiadomo, jedna część do przodu, druga do tyłu. Tak jest. Była to najgrubsza część, najcięższa zbroi. Nie różniła się w zależności od tego, czy rycerz poruszał się konno lub pieszo. Teraz szybko są zakładane ręce, naręczaki. Dlatego najgrubsza i najcięższa, wykonana z kilku warstw blachy często, ponieważ najbardziej narażona na ciosy. Czy to pieszego rycerza, czy rycerza konnego, najłatwiej było trafić w korpus.
po minie rycerza Andrew widzę, że już nie jest ciekawie. Ciekawe, co zrobi, jak przebiegnie to pole dwa razy dookoła. Jaką będzie miał minę. O, to jeszcze da radę, ale ten stopąpek chyba go wykończy. Ale zwłaszcza jak będę siedział mu na plecach, dokładnie. Dobrze, widzimy osłona ramion. Dużo ciosów spadało na ramiona rycerza i potem już tylko hełm. Jak Państwo widzicie, trwa to tylko kilka minut, dlatego że rycerz musiał być gotowy do boju w każdej chwili. To nie było tak, że rycerz jechał i cały czas był w zbroi. Jeśli szykowało się zagrożenie, ktoś napadał na jego orszak. Giermkowie, zanim piechota przetrzymała pierwsze uderzenie, giermkowie musieli szybko rycerza ubrać. I jak widzicie, dwóch sprytnych giermków w ciągu 5 minut potrafi zakuć rycerza w zbroję rycerską. Chyba że atakowała najlepsza konnica i tak szybko przeszła przez piechotę, że pozostawało tylko w samej koszuli wskoczyć na koń i pognać, gdzie pieprz rośnie, co też się często zdarzało. Dokładnie. Zakładane są teraz ręce, ochrona dłoni, tak zwane rękawice, ponieważ ta każda ruchoma część zbroi nazywa się folgą, rękawice też są folgowe, co umożliwia właśnie dosyć swobodne poruszanie się. I teraz ja tu będę patrzył, kto z Państwa w oczach ma nutkę sadyzmu. Wymyślimy rycerzowi trzy zadania. Pani jest mężatką? A nie, to się Pani zna na cierpieniu, proszę bardzo. Pierwsze zadanie dla rycerza. Co ma zrobić? No może Pani naprawdę popuścić wodę fantazji, skoro Pani nie jest mężatką, to może tam... No nie wiem. Zazwyczaj dajemy tak, 4 kółka wokół pola turniejowego. 6. Jak mawiał mój dziad, z babą i z prądem nie ma żartów. Dobrze, rycerzu, fruchcikiem wokół mnie jedno kółko. Aha. Proszę bardzo. Aha. O, no nie! O, trochę się mu motoryka zachwiała. Dobrze, zadanie numer 1. A teraz kucnij. Aha. O, o. Z lekką pomocą. My kucamy inaczej, ale... Dobrze. I co mu jeszcze dam? Niech się położy i wstanie. O, nie. Dobrze, rycerzu, jak... Tutaj relacja z pierwszej ręki. Jak się czujecie, dobry człowieku? Bardzo dobrze. Jeszcze 2 kółka. Trzeba go pilnować, żeby nie uciekł w tej zbroi. Jeszcze 2 kółka. Dobrze, a teraz przyjmiesz uderzenie mieczem. Moście gruberze, jak to... Potrzeba pewnie chłopa do takiego uderzenia. To niech pan nie zdaje. Zobacz. Zacisnąć pośladki. Aha. Niech pan stanie bokiem. Naprawdę zobaczy pan, że nie boli. W głowę. Oddać sobie. Drodzy Państwo, teraz po uderzeniu, jak było, o, tu jestem! Wszystko w porządku. Jesteś za darmo. Dobrze, drodzy Państwo, jak widzicie, miecz rycerzowi nie mógł zrobić nic, zbroja była tak przygotowana, że my tutaj nie udajemy, iż się uderzamy lekko. Rycerz dostał mocne uderzenie w plecy, mniej mocne w głowę, dlatego że nie miał na sobie gotowanej czapy. Nie chcielibyśmy też, żeby do końca życia skręcał tylko w lewo. Dobrze, rozbieramy rycerza, a my w tym momencie szykujemy z Państwa dwie drużyny. Dwie drużyny. Kto chce? Dwie drużyny.